Konferencja Precop 28, Katowice, Studio Rzeczpospolitej. Witam Państwa, Marcin Piasecki. Jest ze mną gość, pan Piotr Górnik, prezes firmy Fortum w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, o dekarbonizacji nie tylko się mówi, ale już pojawiają się konkretne projekty, które mają odsunąć polską energetykę od paliw kopalnych. No jak to wygląda w przypadku Fortum? Jak, no, jeżeli można to tak określić, wprowadzacie tę dekarbonizację, zwłaszcza, że działacie w obszarze szczególnym, czyli obszarze ciepłowniczym? Dokładnie tak. Ja się bardzo cieszę, że po wielu latach rozmowy o tym, czy dekarbonizować, czy nie dekarbonizować, dzisiaj już mówimy o tym, jak dekarbonizować. My na to patrzymy z kilku perspektyw. Bardzo istotne dla Fortum jest ograniczenie zmian klimatycznych. I tylko przez dekarbonizację, również ciepłownictwa, przez odejście od paliw kopalnych, jesteśmy w stanie ograniczyć nasz wpływ na zmiany klimatyczne. Druga rzecz, którą chciałbym podkreślić, to jest kwestia poprawy środowiska, w jakim mieszkamy. Mówię o miastach. Oczywiście, że systemy ciepłownicze, one nie są tym największym emiterem smogu w miastach, ale poprzez przyłączanie się indywidualnych bądź zbiorowych odbiorców do sieci ciepłowniczej mamy wpływ na to, żeby środowisko, w jakim żyjemy, żeby powietrze, którym oddychamy, się poprawiało. I trzecia rzecz, niezmiernie istotna, myślę, jak my to postrzegamy, poprzez dekarbonizację możemy doprowadzić ciepłownictwo do tego, że koszty ogrzewania naszych mieszkań będą akceptowalne przez mieszkańców, przez naszych klientów. Będą akceptowalne, ponieważ ciepło zdekarbonizowane nie będzie podlegało opłatom za emisję, będzie używało paliw efektywnie, będzie również oparte w znacznej części o elektryfikację, czyli o energię elektryczną, która w naszym przypadku ciągle jest w większości oparta o węgiel, ale przecież dekarbonizacja dotyczy nie tylko ciepłownictwa, ale całego sektora energetycznego, nie wspomnę o przemyśle. No dobrze, ale jak zdekarbonizować ciepłownictwo? Ciepłownictwo jest lokalne. Więc my musimy uwzględnić te lokalne uwarunkowania i skorzystać z tych najniżej wiszących jabłek lokalnie. Jeżeli istnieje możliwość skorzystania z ciepła odpadowego z przemysłu, jak najbardziej. Jeżeli istnieje możliwość skorzystania z ciepła z serwerowni, oczywiście. Jeżeli istnieje możliwość skorzystania z ciepła ziemi, jak najbardziej. W naszym przypadku projekty, które już dzisiaj realizujemy, projekty budowy pomp ciepła zmierzają w kierunku wykorzystania ciepła odpadowego ze ścieków, zarówno tych surowych, co jest trudniejsze, a taki projekt dzisiaj realizujemy we Wrocławiu, jak i z tych ścieków oczyszczonych. Będziemy również w przyszłym roku już odzyskiwać ciepło z serwerowni, a tutaj bazujemy na doświadczeniach i możemy się pochwalić znacznie większą skalą tego typu projektu, którą zaimplementowali nasi koledzy w Finlandii. Współpraca z Microsoftem to jest kwestia kilkudziesięciu, a nawet kilkuset megawatów mocy odzyskiwanej z serwerowni Microsoftu. A bardzo łatwo nam się robi zdjęcia, bardzo chcemy wracać do tych historii sprzed paru lat. Te zdjęcia gdzieś muszą być przechowywane. A energia, która jest zużywana na przechowywanie tych zdjęć, w 90%, nawet więcej, zmienia się w ciepło. A proszę mi powiedzieć, czy te rozwiązania, które proponujecie, czy one dotyczą tych silnie zurbanizowanych obszarów miejskich, o gęstej zabudowie, czy stwarzają też szanse dla zabudowy rozproszonej? Myślę, że ciepłownictwo przyszłości zarówno w tych silnie zurbanizowanych obszarach, jak i w tych mniej intensywnej zabudowy będzie oparte o energię elektryczną. Więc rozwiązania, o których my mówimy, to są pompy ciepła, które będą współpracowały z systemami ciepłowniczymi. Czyli one są, te systemy ciepłownicze, przede wszystkim zadedykowane do silnie zurbanizowanych obszarów.
Tak, to jest to. Pompa ciepłownicza zmienia ciepło odpadowe niskoparametrowe w takie, które może być użyteczne przez i zużywane przez naszych klientów do ogrzewania mieszkań przyłączonych do sieci ciepłowniczej. Oczywiście te, mówiąc, wracając poniekąd do tych lokalnych uwarunkowań i lokalnych zasobów, myślimy również zarówno o paliwach pochodzących z odpadów, nie myślimy, robimy to, robimy tutaj niedaleko w Zabrzu. 40% energii dostarczanej do Zabrza i Bytomia pochodzi z RDF-u, czyli tej frakcji odpadów, która w przeciwnym przypadku trafiłaby na składowisko, emitując najróżniejsze, jeszcze bardziej szkodliwe gazy niż dwutlenek węgla, emitując zanieczyszczenie wody. My odzyskujemy energię z tych odpadów, z tego paliwa i dostarczamy je z powrotem dla, w większości dla tych, którzy te odpady wytworzyli. A proszę mi powiedzieć, koszty dekarbonizacji ciepłownictwa, czy jednak nie oznacza to, że w momencie, no, kiedy są te koszty ponoszone, tak, ze względu na te wszystkie nowe rozwiązania, no to ciepło nam zdrożeje? Wszystko nam drożeje wokół. Ja myślę, że ciepło zdrożeje również. Natomiast dekarbonizacja jest tym elementem, który pozwoli nam w trochę dłuższej perspektywie ograniczyć wzrost cen ciepła, ponieważ zdekarbonizowana systemowa produkcja ciepła będzie pozbawiona kosztów emisji. Korzystając z paliw lokalnych, korzystamy również z tych zasobów, które są lokalnie, czyli to nie jest transport na tysiące kilometrów. To nie jest również jakby wpływ polityki, nie ma, jest ograniczony wpływ polityki na koszty dostępu do tych paliw. Nie mówiąc o tym o odpadach, bo jeżeli mówimy o odpadach, to koszty, nie koszty, efekty zużywania paliw oddziałują w dwóch kierunkach. Po pierwsze ograniczają cenę ciepła, po drugie, co jest również istotne i coraz to bardziej dokuczliwe dla mieszkańców miast, ograniczają koszt zagospodarowania odpadów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Piotr Górnik, prezes Fortum w Polsce. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.